Tłumacz. Witamy w dworanie w hali Krysymira Cosicza. Przedstawiamy zespół CDVita Zagrzeb. CDVita Zagrzeb broni tytułu mistrzowskiego w tym roku. Jest to mecz rewanżowy. Pierwszy mecz u siebie wygrali plus 12. A teraz czas na rewanż. Runda rewanżowa, tak jest. Ale więcej tytułów ma chyba Zadar, nie? Tak, bo CDVita to dosyć młody klub. Ale w ostatnich latach zdobywał najwięcej. Kibice na wprost nas, fan klub. Mecz na szczycie Ligi Chorwackiej. Pierwsze, drugie miejsce. Będzie hymn? Bo mamy flagę chorwacką. U nas tego nie ma, prawda? A powinno być, nie? Zrobimy w Wieliczce. Zadar, CDVita, Zagrzeb, mecz na szczycie. Witamy serdecznie w Zadar Arenie. Jak wam się hala podoba? Pytam i będzie nagroda. Trzeba powiedzieć, kto wygra i z jakim plusem. Nagrywane to jest szybko, mówimy, kto wygra i jaki plus. Szybko. Ile? Plus 5, plus 10. Plus 5 Zadar, ty? Zadar plus 13. Ty? CDVita plus 2. CDVita plus 12. CDVita plus 15. CDVita 2 do 0. CDVita plus 2. 2 do 0. Nie ma 2 do 0, plus 2. Ty? Kto wygra i ilo ma? Kto? Kto? Zadar trzema, ty? Zadar dwoma stoma, ty? Zadar! Ilo ma? Dziesięcioma! Ilo ma plus ile wygra? Plus ile? Pięcioma. Ty? Plus pięć. Spyta się jego, Uczeszyński. Kto wygra? Kuka. Ile? Plus ile? Czterema i ostatni, kto? Iloma? Iloma powiedział? Dziesięcioma. Zapytam się trenera Dąbrowy, kto wygra iloma? Zadar plus 7. Tutaj pani Marzyna. CDVita plus 6. I zapytam się największego eksperta, bo ty jesteś na miejscu, kto wygra iloma? Mam nadzieję, że Zadar. Wystarczy jednym. Zadar plus 1. No i ostatni, Zibi. Nagrody
będą? Będą, tak. Ja mówię, że wygra Zadar i grając Zadar. Ja tak myślę, plus 3.